Witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj zagramy sobie w podróby Emonga, za które musiałem zapłacić. Naprawdę. Każda z tych podrób kosztowała mnie około 5, 6, 7 zł. Więc mój budżet się totalnie ucierpiał, okej? Okay? Mamy na dzisiaj 3 gry, a pierwszą z nich to jest Among Us. Znaczy Us. Us jak, nie jak my, ale wiecie. I jest się tutaj chodzącą, no jakby to delikatnie ująć. Jest się tutaj chodzącą dupą po prostu. To mnie mega bawi. Na cenę podróby też są trochę zwariowane, więc zostawcie na starcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Zobaczymy, jak to będzie dzisiaj. Zacznijmy z Among Us. I tutaj można nawet 4 graczy chyba grać. Można sobie czapeczkę dać. Okej, okay, ja chcę okularki, żeby mieć aż oczy. Jeżeli chodzi o mój kolor, to ja chcę być, no nie wiem, czerwony. Okej, okay. Rola. Możemy być albo regularnym tyłkiem, albo złym tyłkiem. Nie wiem, co to znaczy totalnie. Aha, widzę. Można się poruszyć pomiędzy wentylami i odliczanie to 5 sekund. A jak mamy regular Us, to jesteśmy szybciej o 50% przez 30, nie wiem, o co chodzi, po prostu startuje, słuchajcie. Trochę się boję tej gry. O nie! Jak to wygląda beznadziejnie? Czy tutaj nawet, to, czy to nawet nie jest online? Czy te drzwi się nie otwierają? To są drzwi chyba, nie? Takie mam wrażenie. A i co ja zrobiłem? Jakąś misję zrobiłem? Nie. Nie wiem, OCB. O nie! Co się stało? On mi coś wsadził. Czy to jest pistolet? Tak, to jest pistolet. Fioletowy pistolet. Czemu ja nie żyję? Co się tu dzieje? Halo, czy ta gra jest grywalna? Jeszcze raz. Dobra, więc zaczynamy. Nie ukrywam, że ta gra mnie strasznie śmieszy. Nie wiem dlaczego, jakiś taki gimbusiarski. O nie! I co? I znowu? I co? Ej, słuchajcie, ja totalnie nie ogarniam o co chodzi w tej grze. Chyba po prostu nie można dać się złapać. To jakiś progres, ale ten progres nie wiem, czy my mamy tutaj się to przykładać. O, tutaj są wenty w ogóle, do tych wentów nie można wejść chyba. Nie no, F, ej, co jest? O, już myślałem, że tutaj idzie ten bad ass, ale jednak nie, to jest good ass. O nie! Idzie za mną! Idzie za mną! On chce mnie dorwać! Trzeba przed nim uciekać, niebieski. Niebieski, gdzie uciekamy? Ja wiem, że ty mi pomożesz. Tutaj na dół? Czy dobra, co on robi? O nie, bo ten badass mnie... Co? O nie, on mnie goni tutaj. O nie, biały leży. Biały? Przecież chyba niebieski siedział. O nie, goddammit. Słuchajcie, ta gra jest bardzo mocna, okej? Okay? Możemy sobie więcej botów zwykłych. Dobra, dajmy 10 botów i z tego będzie jeden impostor, tak jakby. Dark mode? Nie wiem, o co tutaj chodzi z tym, bo tutaj wszystko jest na on. Aha, bo można sobie kliknąć dopiero on. Okej, okay, rozumiem. Richardo mode? Spróbuj, że się długo jak to możliwe. Będziesz używał tlenu, który możesz napełniać gdzieś tam. Okej, okay, na próbie będzie tylko jeden badass, a potem będzie jeszcze aż 3. Okej, okay. To jest speedrun. Okej, okay. Jeszcze mamy tryb śleposi i tu jest naprawdę dużo trybów gry, aż to jest zdumiewające nawet. Nie, to jest gachi mode, a klikniemy gachi mode i Ricardo mode i dark mode. Dobra, po prostu włączymy teraz te 3 tryby. O nie, dobra, teraz się to robiło bardziej klimatycznie. Real flex, zostałem osiągnięcie, fajnie. Najlepsze osiągnięcie, jakie w życiu mogłem dostać. Dobra, panowie, co tutaj robicie? Aha, wy naprawiacie tutaj cały statek, rozumiem. Ja też mogę, spację muszę naciskać, rozumiem, dobra. To spamuję w spację. Ej, ale jak to ogarnąłem w ogóle, to było totalnie nieintuicyjne, żeby spację musieć klikać, by coś naprawiać. Dobra, tutaj. O nie, o nie, tu jest badass. O nie, dobra, ja muszę przed nim uciekać. O nie, weź se tego, weź se jego, nie mnie. Weź se jego, o nie. Dobra, pobiegł w inną stronę chyba. Póki co powinien być bezpieczny, dobra. Zrobiłem ten panel, czyli jak tutaj buś lepiej założyć, to szybko się to robiło. Dobrze wiedzieć na przyszłość. O nie, to jest cały czas coś, o nie, on tam przed prawo. Dobra, wymijamy go, spokojnie. Trash panel, dobra. Ja już po prostu na dwie ręce. Ej, na dwie ręce działa szybciej, o nie! Nie działa szybciej, bo tu. Ej, co jest? Ja... Ej, tu jest przycisk pierda. Czy jak pierda, to biegam szybciej? O nie! O nie, o nie, o nie! O nie, on wygląda prawie tak, jak ja miałem wyglądać pierwotnie, czyli pomarańczowy z pomarańczową czapką. Znaczy czerwony z na odwrót. O nie! Tu leży pomarańczowy prawdziwy! Co jest? 3x4, co to znaczy 3x4? Że 3x4 zostało? Nieprawda, bo u nas więcej chyba. Ja cały czas uciekam w kółko, mam nadzieję, że nie będzie tak, że... O nie, właśnie! Że nie będzie tak, jak jest cisał teraz, że on mnie na koło obiegnie. Tutaj cały czas się robią jakieś procenty, dlatego wnioskuję po tym, że jeszcze jakieś boty muszą tutaj żyć i wykonywać swoją pracę sumiennie. Dobra, gdzie możemy pobiec? Dobra. O nie! On mnie cały czas go... Co? Co jest? Czy ja mogę pierdnąć teraz? Nie, teraz już nie mogę pierdnąć. Teraz już się spierdziała nam gra. Challenge mode. Dobra, odpalmy ten challenge mode. Aż się boję. Co to będzie? Killing floor. Nie wiem, dobra, daję normalnie survival i proszę bardzo, startujemy grę. Okej, okay, time left. O co chodzi? Ten trash pan jest naprawiony, o dziwo. No dobra, tutaj też jest naprawione i... A, bo tutaj muszę iść tylko tlen. To jest w ogóle inny tryb gry, dobra. A co ja mogę wziąć tlen? To jest dobry... O!
Ja wypadłem! Co? Co? Ja po prostu Czy to był jakiś żart? Gdzie tu jest powietrze? Halo, oxygen, potrzebuję cię. Tu control panel, nie. To na pewno nie będzie. O, reaktor panel to też nie. Ale ta mapa jest jakaś taka dziwna. Nie za bardzo ogarniam, czy tam gdzieś ściana, gdzie nie. Może jestem głupi. To jest też prawdopodobna teoria. No i nie wiem. Nie ma to idzie tlenu. Patrzcie, jak pierdnę. Tu jest fart. A, na shifcie, dobra. Na shifcie się pierdzi. Wtedy się szybciej biega. No, fantastycznie. Fantastycznie. Tutaj mamy med panel? Nie, to med panel to nie. Nie. Chociaż gdzieś tutaj w okolicy może być powietrze? Jakiekolwiek? Nie, tutaj nic nie ma. Zauważcie, że w tym trybie nie ma nigdzie żadnych innych chodzących ludków. Jestem tutaj chyba sam. Albo jest jeszcze jeden impostor. Nie chciałbym być sam na sam z impostorem, ale przyjąłem cały statek i wiecie co? Nie widzę jej tlenu. W ogóle nie czaję tej gry. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem dlaczego ja marnuję swoje pieniądze na takie coś. Lecimy do następnej gry, bo ta jest beznadziejna. Among Us. Nie polecam. Teraz czas na impostor inside us. Tak. Wszystko naprawdę jest łudzące. Dlatego zaczniemy. Tutaj widzę, że mamy lepszą... O, możemy sobie wybrać, czy chcemy być człowiekiem, czy mordercą już na starcie? Czy to też jest jakiś single player? Ja przepraszam bardzo. Okej. Niby single player, ale to wygląda całkiem przekonywująco. Dobra, pyk. Tutaj robimy jakieś zadanie. Nic znaczącego, tak naprawdę to po prostu marnujemy na tym czas. Idziemy gdzieś indziej. Gdzie jest mapa? Dobra, to jest mapa. No mapa jest taka se. Tutaj też nie wykonujemy żadnej zadania, tylko po prostu klikamy E, tak? No fajnie, fajnie. A to, co to jest? Nie wiem, o co z tym chodzi, ale dobra. Nie wiem dlaczego, mam nick I am hero, ale spoko. O! Komputer odkrył martwe ciało. I doped Quinty is murdered. Co? Ej, zaraz! Czy to jest naprawdę single player? Okej, czyli tutaj się kłóci niebieski z czerwonym. Niebieski oskarżył czerwonego, a czerwony się pyta dlaczego. Jeszcze teraz pomarańczy został w to wciągnięty. Drugi typ już na Quinty wskazuje. Okej, słuchajcie, ja nie wiem o co chodzi. To nie są ludzie, to są boty piszące. Czyli co mam teraz zrobić? Elo? To kogo wywalamy? Czy coś? Ale kogoś interesuje moje zdanie? Aha, bo dobra, tutaj jest, dobra. Oni mówili, znaczy inaczej, trzeba sobie to przewinąć. Od początku wszyscy wskazują na Quincy, dobra, więc wskazuję na Quincy. Wylećmy Quincy stąd. Inne boty tak mówią, więc boty się nie mogą mylić. Jak to Quincy nie był mordercą? Te boty mnie oszukały. Ej, i teraz w ogóle jest śmieszne, że nie zaczynamy od nowa, tylko jakby jedziemy dalej z tym? Okej. Okay. No powiem wam, że tutaj ta kamera jest niby jak w Among Us prawdziwym, ale jest to 3D i ona jest taka za bliska trochę. O nie, to jest pomarańczowy, dobra, on wykonywał misję. Czyli pomarańczowego trzeba mieć pod uwagę wziętego w takim kontekście, że on tutaj faktycznie coś robi. O nie, o nie! Ej, pomarańczowy! Czemu to zrobiłeś? 130 golda, dobra, ty inaczej, ja chcę być mordercą. Tak, mordercą będzie o wiele lepiej. A few moments later. Słuchajcie, finalnie zostałem zabity i jakby wyłączyło mi nagrywanie, więc widzimy się znowu w menu. I tym razem będę mordercą, więc startujemy sobie. Ja przed chwilą już grałem mordercą sobie przez chwilę, bo no, wyłączyło mi się nagrywanie i nie wiedziałem, że się nie nagrywa. Tak więc lecimy jeszcze raz. Słuchajcie, to co zauważyłem, to, że na mapie widać kolory osób, które są i wiecie co? Gadanie z nimi działa naprawdę dobrze. To znaczy tutaj, to co jest tutaj, to tutaj, to chyba sprawdzanie, czy wszyscy żyją. Chyba. Znaczy nie wiem. To coś tutaj na pewno ma jakieś znaczenie, ale jakie to do końca nie wiem. Zobaczcie, co oni tutaj robią, co wyprawiają. Dobra, tutaj idzie czerwony. Dobra, cześć, teraz się tutaj skanuje, widzicie? Skanuje o, dobra, ja teraz kogoś zabiłem i uciekam stąd. A skąd szedłem jak coś? Z O2. Okej. Okay. I znaleźli ciało od razu. Okej. Okay. To jest naprawdę problem. Nie. Okej, okay, zaczyna się. Więc jest jakiś podejrzany, czyli fioletowy oskarżył zielonego. Zielony się próbuje bronić tym, że nie był blisko miejsca, koło którego zginął. Maybe that was sus? Czy oni znają powiedzenie sus? Nie wiem, już mi tutaj nie odpisują, więc ja zrobię tak. Okej, okay, I'm voting for Carter. I czemu to mówisz? Okej, okay, on twierdzi, że to ja byłem powiązany. Because you judging? You, czy to był osąd? Dobrze mi się kojarzy? Nie wiem, coś napisałem, you judging. Nie wiem, czy on zrozumie, czy ten bot odpisze, są tylko boty, więc po prostu wywalmy fioletowego. Ja zreportuję fioletowego, on zreportował mnie, więc poleci fioletowy, ale pamiętajcie, że to ej, bo zielony, o nie, i teraz ten fioletowy wypadł? Tak, on wypadł, on musiał wypaść, inaczej ta gra by sensu nie miała. Czyli jednak, trzeba się patrzeć ten lewy górny róg i sprawdzać, czy przypadkiem, no wiadomo, czy teraz nas nie podgląda ten skan jakiś? No, trzeba uciec tutaj niebieskiemu. No nie wiem, na razie ten skan się ładuje, jestem daleko od wszystkich, więc może sobie chodźmy tak z mapą, tak będzie może lepiej. Dobra, teraz bot tutaj skanuje, czy coś się dzieje, ale nie, dobra, dogonię tego zielonego, dogonię. Oj, tu jest meeting room. Dobra, zabiłem żółtego. Okej, tu jest znalazł żółtego. That was Miquel. That was Michael. He was near body. Okej, okay, okej, okay. Czyli jednak, czyli jeszcze
jeszcze niebieski powiedział moją wersję zdarzeń, że zielony tam był. Tak. I'm voting for Michael. Dobrze. O nie, on mówi, że jestem kłamcą. Nie byłem koło miejsca. Jak to nie byłeś koło miejsca, jak to zgłosiłeś od razu? In previous round, you told us that the purple is murder, but he wasn't. That's Michael. Dobra. Głosujemy na Michaela. Dobra. Zagłosowałem na Michaela, on zagłosował na mnie i mamy, słuchajcie, porówno głosów, więc nic się nie stało, nikt nie odpadł. Ja jeszcze mam dalej swoją szansę ugrania tego. Dobra, więc biegniemy dalej. To jest jakiś Ksawi. Siema, Ksawi. Dobra. To zróbmy w ten sposób, że będziemy po prostu za nim tutaj cały czas chodzić. Albo pójdziemy do pomarańczowego. O, właśnie, pójdziemy do... Albo poczekamy na... Nie, nie pójdziemy do pomarańczowego. Poczekamy... Ej, właśnie, trzeba zabić... Tak, trzeba pomarańczowego zabić. O nie! Komputer to wykrył! Nie, co się teraz stanie? Oh my! Again, Michael is lying? Lying? Tak się to pisze? Nie byłem blisko miejsca. No tak, to jest fakcik trochę. Again for Michael. Znowu na Michaela głosuję. Ja już to powiedziałem. That isn't true. It's a suspicious. Okej, okay. on był wcześniej zbyt podejrzany. Więc po prostu wywalmy zielonego i to... Jest! Wygram to? Muszę to wygrać. Teraz. Uwaga. Tak, Michael nie był mordercą. I finalnie wygrywa I'm Hero. Czyli ja we własnej osobie. Dzięki wielkie. Wiktory. Wow, 500 golda. Czyli ty jakieś goldy się w ogóle kolekcjonuje jeszcze. Okej. Tu jest sklep. Co w tym sklepie można kupić? Co to jest? Aha, shop. Można sobie kupić jakieś zwierzaczki. Okej. Więc to by była gra Impostor Inside Us. A teraz będzie Killer Inside Us. Dobra, znajdźmy jakieś lobby. Lobby, halo. Czy tutaj lobby nie istnieje? Jakby... A może zrobię lobby? O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj. To jest w ogóle strasznie kwadratowe, nie wiem dlaczego. Ale okej. Lobby settings. Okej. Jakby tutaj nic nie ma totalnie. No fajnie, że ten, ale... Kupując taką gierę wychodzi na to, że nie macie totalnie z kim grać? Czy ja mogę sam siebie mogłem skikować? Okej. Czyli co? Wychodzi na to, że naprawdę nie możemy jakby... Czy ta gra naprawdę nie działa? Czy tylko mi się wydaje? Czy nie umiem po prostu tego odpalić? Chciałbym, żeby tak było, żeby się okazało po prostu, że nie umiem tego odpalić. Dobra, jestem ready. Lobby settings. To przecież powinno... Ty nie masz żadnego ustawienia, że jest prywatne, więc jestem aktualnie jedynym lobby na całej grze. I wiecie co? I mimo to, że jestem jedynym lobby, to widzę, że chyba nikt nie chce do mnie wbić do tego lobby, bo no jakby widzicie, nikt nie dołącza. Naprawdę jest to smutne, bo chciałem pograć tą grę, zobaczyć, w końcu wydaję na nie moje 6 zł. I teraz za te 6 zł mogę sobie sami wyżej postrzelać w kółko, no fajnie, no. Tak wygląda inwestycja, moi drodzy. Nie rozumiem tego, dlatego spróbujmy jeszcze raz zagrać w tą podróbę, ale tym razem spróbujmy ją wygrać jako niewinny. I zobaczmy, czy widzimy tej kolory. Aha, nie widać kolorów, dobra. Widzimy za to zadania. Zadanie na przykład jedno mamy tutaj. I weźmiemy sobie po prostu E. Dobra, i tutaj sobie robimy to zadanko. Teraz będzie na to, że musimy się po prostu przejść po każdym pokoju, po kolei. Wszędzie jakieś zadanko zrobić. Więc lecimy teraz tutaj. Mam nadzieję, że morder tutaj nie przybiegnie. Tutaj trzeba się pilnować, bo zaraz się czas skanowania jakby kończy. Nie, teraz się zacznie skanowanie. Okej, ale Stefani została znaleziona. Dobra, więc znowu zielony. Znowu zielony jest podejrzany na starcie. Kitam, że ostatnio to ja byłem mordercą, ale on jest znowu podejrzany, to o czym świadczy. To nie była prawda, nie robiłem nic. Okej, czyli słuchajcie, mamy dwóch podejrzanych tak naprawdę. O nie, czyli mamy trzech podejrzanych. Pomarańczowy, niebieski i zielony. Wszyscy się nawzajem po prostu oskarżają. Napiszę, że ja skipuję. Czy coś mi na to odpiszą? Chyba nie, więc po prostu daję ignore. I kogo wyrzucają? Leung, czy on tak szybko wpadł? Zobaczymy. A jednak tak szybko wpadł! No to jednak głupie są te boty trochę. Dobra, jedziemy po prostu dalej. Idę z jakimiś dwoma typami, może trzymanie się blisko ich dwóch to dobry pomysł? A nie, oni już sobie poszli. Dobra, trzeba pamiętać, że pomarańczowy był z żółtym w razie czego. Czy oni się rozdzielili? Dobra, tu jest żółty. On na razie tutaj, nie wiem, czy nie będzie chciał zabić. Bardzo się boję, szczerze mówiąc. Znaczy, będę bardzo uważał tutaj na wszystkich, żeby ich przypadkiem nie dotknąć. Dobra, i teraz tutaj zrobię zadanko, bo to miejsce, słuchajcie, jest takie wysunięte, że już wolę z niego uciekać po prostu. Okej, dobra. Padł fioletowy. Czyli co? Znowu skrzeżamy zielonego, rozumiem. Hub? W hubie? No way, no właśnie. Dobra, nie, teraz padło skrzeżenie na fioletowego najpierw. Lindsay was nearby. To tylko tyle wiem, dodam od siebie. I'm in no
innocent. I'm not judging. Judging? Chyba tak, nie wiem. Po prostu zagłosujmy na żółtego. Jak dla mnie żółty był najbliżej. A on zagłosował na mnie. Okej. Okay. Ale czerwony też zagłosował na żółtego, czyli jednak się nie posłuchał. Gdzie niebieski? O nie, dobra. Żółty jednak nie był mordercą. To był zły strzał. Nie wiem, jaki jest... O, dobra. Abalos. Trzecie. Okej. Okay. Czyli pomarańczowy wychodził stąd, tak? Czyli pomarańczowy był na hubie, w miejscu, gdzie znaleziono ciało. Nie, to jakiś rower biegł, się go wystraszyłem. Nie wiem, ja bym mógł stwierdzić, że niebieski jest trochę czysty w sumie, nie? Ale ten pomarańczowy naprawdę nie daje spokoju. Wydaje mi się, że to może być mój fart zwykły. Okej, okay. Padł niebieski. People die? Where you was, Abalos? Czemu ja? Myślę, że czerwony jest mordercą. Czerwonego, co prawda, nigdy nie widziałem. I'm voting for Abalos. He was nearest. Czy coś. Dobra, i znowu mówisz, że jestem kłamcą. Ja głosuję na pomarańczowego. Po prostu lecisz, mordo. O nie, nikt nie poleci, bo mamy tutaj problem interesów. Czerwony w ogóle, co zaczął zielonego, a wcześniej nic o nim nie pisał. Właśnie ciekawe, co... O nie! Abalos! Nie podchodź do mnie. Ja się trochę boję. Trochę się boję faktu, że mogę zostać zabity przez tego. Dobra. Jak dla mnie, to jest pomarańczowy. Albo czerwony. To znaczy, pomarańczowy jest dla mnie najbardziej prawdopodobny ze względu na to, że no on się wcześniej kręcił do tego huba, gdzie znaleziono ciało. To są wenty? Może to są wenty. W sumie fajnie by było to stestować. O nie, dobra, bo tutaj co? Okej, gdzie było ciało? Where body was? Gdzie było ciało? Yeah, that's true. It's Abalos. Mi się wydaje, że to jest pomarańczowy, słuchajcie. Najlepsze jest to, że oni po prostu nie potrafią mówić, gdzie znaleźć to ciało, co jest trochę utrudniające, ale dobra. Pójdzie na Abalos. Ej, kogo wyrzucił? Ej, Caitlyn? Nic się nie stało, czyli Caitlyn nie zagłosował. O nie. Dobra, czy gdzieś tutaj? Gdzie był ten pomarańczowy? Pewnie go teraz już nie znajdę. No cóż, idziemy do O2. Trzeba szybko... O nie! Trzeba szybko załatwić sprawę. Czerwony, słuchaj, jakbyś mógł, to się odsuń. Ale tak tylko, wiesz, dla mojego komfortu Abalos tutaj coś robił. Dobra. O nie, ja biorę w złą stronę. O nie, czerwony mnie goni. Czerwony jest podejrzany. Okej. Okay. Mówiłem teraz tutaj, gdzie było to do zrobienia. Ja się boję, że znowu w tym samym miejscu zostanę zabity, bo chyba nie właśnie tutaj mnie zabiło. Dobra, szybko, robimy tego taska i stąd uciekamy. No pyk, klikaj tam. Dobra. O nie, tak wiedziałem, że to jest czerwony. Dobra, nie wiedziałem, bo nic takiego nie mówiłem. Oj, goddammit, a jednak to był czerwony. Czyli dałem się głupio podejść. No cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywa. Ja na pewno przegrałem swoje pieniądze na te gry, więc zostawcie łapkę w górę, to może zarobię sobie filmu. Znaczy, no zarobię na pewno więcej niż wydałem. Ale zostawcie łapkę w górę, żeby mi nie było przykro z moich straconych 15 zł. Więc trzymajcie się, na razie, no i pa, pa.